Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA22 na mapce Mazowieckie Niziny. Oczywiście Polska Wieś. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku druga część, ostatnia, Sianokosów. Tak myślę, bo tutaj Wam tylko przetrząsłem, może pozgrabiam albo nie pozgrabiam, tam 60 czeka. Dobra, jedziemy, tutaj przetrząsamy ładnie. Zrobimy prawie dwa przejazdy tutaj, żeby tutaj nam na płot nie weszło, i tutaj tak weszło, więc ten płot tutaj taki trochę niepotrzebny, ale to się zrobi, tak na mapie jest, no i to musi być. Do tego ciągnika założyłem tura, ale aczkolwiek już jest trochę za duży ten tur jest. Ale dobra, będzie do większego, po prostu. No nic się nie poradzi. Żyje się dalej. Muszę obciążnik mam na sklepie, bo go nie przywiozłem. Będzie trzeba później podjechać po obciążnik, żeby te baloty... Ale to już raczej Wam chyba ładowania nie będę nagrywał, bo to załaduję poza odcinkiem na spokojnie. Albo i pokażę Wam, ale nie mam czym nawet przywieźć, bo przyczepy jeszcze nie kupiłem nawet, więc... Dobra, tutaj ładnie przejedziemy. A ta animacja to naprawdę jest fest. Na 10 metrów do góry leci prawie. Dobra, zobaczymy jak to elegancko nam wyjdzie to wszystko. Przejdziemy się, może uda się szybko to zrobić, tyle mało prawdopodobne, że się uda wszystko szybko to zrobić. Przegrabiać, aczkolwiek gramy dalej. Nie ma co tamto. No, to tak jak powiedziałem, te łąki będę musiał zaorać po prostu. Będę musiał łączki zaorać. Tak, żeby było coś to precyzyjne rolnictwo, żeby działało, chociaż żeby tak to był sens, tak poniesiono. Wiadomo ile może by było więcej trawy do zbierania, a tak to jadę, to taki ugr można powiedzieć, że to leży tak proszę prosić, taką łąkę niczyją, taką ubitą taką, ani tu nawozu nie dasz, ani nic. No zobaczymy, pomyślimy. Może jeszcze zaoramy ją, posiejemy świeżej trawy. Tak, żeby na jesień było. Ale to zobaczymy tam. Jak nie, to jeszcze raz zbiorę. A raczej chyba więcej sianokosów nie będę robił, bo dużo krów nie będę miał. Więc jak to zrobię, zobaczę, bo się zastanowię się. Zastanowię się, czy coś z tymi łąkami robimy. Czy przekształcamy je. Czy zagospodarować jakoś inaczej, coś postawić tutaj na nich, no zobaczymy. No tutaj raczej kombajny bym nie chciał wierzyć, bo nawet nie wiadę jaki mały gwiazd tutaj jest, więc no nie będę się kurwa kombinował, więc tutaj bym musiała zostać. Tu może owce by się postawiło w przyszłości. Kto to wie, owieczek mi jeszcze nie hodowałem nigdzie praktycznie. Może były wieczki, wełny i tak dalej. No zobaczymy, pomyślimy. No i tak może zrobimy, o tutaj postawimy owieczki, będziemy mieli, bo nie musimy mieć wszystko przy na gospodarstwie. Tutaj akurat rzeczka jest, wodę im się pociągnie do rzeczki. No taka niefajna tam. Ta woda taka za bogata to nie jest, raczej nie będziemy owieczkom dawać takiej wody, żeby takie jakieś taka nieświeża ta woda wygląda. No zobaczymy, pokombinujemy, tutaj niedaleko firmy właśnie naprzeciwko mam, więc no powinno być ciekawe, to nawet wodę bym miał tam z hydrantu, żeby im dowozić, więc no. Więc powiem Wam, że no takiej tragedii nie będzie. Oj, mnie tutaj. Tu akurat, no co, pola z tego tak powiedziałem nie zrobię, no bo tu jak mam wjeżdżać przez ten pod, no nie da rady, no. A tu niedaleko jest firma, o, przejeżdżasz przez drugą stronę, tutaj firma zaraz jest, więc powinno być ok.
Woda tutaj jest dostępna. Dobra, tak już zawiążę. Tam muszę potem obciążyć i wysłać go, żeby tam przywiózł, tylko że ten obciążyć coś taki sporawy jest. Do sklepu go wyślę, żeby sobie pojechał. Pojedź sobie do sklepu. Ja już się zajmę tutaj innymi, stwórz pracę. Ojej, pozycja mu nie pasuje. No jak jest niedostępna? No przejażdżka nie działa, no Jezu, jaki ten... Widać, że ten Giants to w ogóle w cały świat to po prostu robi, bo się, że w głowie się nie mieści, no bo... O, to nie to. No. No jak no na drodze stoi i nie może celu znaleźć, no ja pierniczę, no przecież to jest kurwa ten Giants, to za przeproszenie, że przeklinam, bo ten Giants to jest naprawdę jakiś kurwa dramatyczny, co oni kurwa robią, nic nie potrafią zrobić jak się należy. Żadnej aktualizacji, kurwa, tak to by się poszło w las, a tu nic, nic, nic nie działa normalnie. Musi być centralny na drodze, bo sobie inaczej nie pojedzie. To po co mi taki pracownik jest, który nie potrafi wyjechać z drogi normalnie i pojechać? No to jest nielogiczne trochę, ale widać, że Giants w swoim świecie żyje, nie wiadomo kto mu tak na temat tego dodatku wymyśliły sobie w lesie robić, jak tutaj te drzewa nie działają poprawnie, więc nie wiem, to ten Giants naprawdę się chyba z głowami z kimś pozamieniał, no bo to tu na mózgi, no bo to naprawdę, czy oni są naprawdę coś niepoważni, zaczynają robić tak jak Blizzard, co się posypał? No bo to jest takie bez sensu, no jak może być coś ten wypuszczone, a nie działa poprawnie, bądźmy szczerzy, no. Drzewa robiłem, no tak jak wspominałem, no, od złotówki do miliona. Posadziłem nowe, puste połowie i nie mam straty za to, to ja cię pierniczę, to za coś tak zrobiony, no. Ten Giants jest jakiś naprawdę niepoważny ostatnimi czasami się zrobił, no. Bierze przykład Blizzarda, że na siłę teraz później kupuj wszystko, czy to ma znaczenie, czy to jest dobre, czy nie jest dobre, ale co no, będziesz wymogi, albo grasz, albo nie grasz, to po prostu, więc o... No trochę sorry, się zdenerwowałem, no bo już no, prowadziły takiego pracownika, wystawiony już na kawałku drogi, on nie może dojechać, celu nie może znaleźć, jak nie może celu, jak już jest na drodze, no widzicie, no. No ja już się zdenerwowałem. Też tak samo z lasami, wypuszczałem jakiś dodatek Volvo, które nic wspólnego nie mają z rolnictwem praktycznie, bo po co znowu kolejne ładowarki z tym, przecież to jest bardziej marka budowlana. I bardzo dobrze, że hejt poszedł na ten dodatek, bo oni naprawdę są jacyś nienormalni, no. Zamiast zrobić tu porządnie aktualizację, porobić to, ponaprawiać, jak tekstury niektóre nie działają poprawnie, to tamto, nie, to nie, to nieważne, to nie, trzeba Volvo wypuszczać po prostu, no, dodatek, więc no. Oni zaczynają się zachowywać tak jak Blizzard. Blizzard też, no i co, stracił teraz sporo dodatek, za dodatkiem wydawał, bez sensu wydawał. Niedopracowaną grę traci graczy, no i tyle. No ale co poradzisz, no widać, że no lubią brać przykłady z takich właśnie firm, no co poradzi, no. My jesteśmy tylko graczami, no i tylko tyle, no. A tam Blizzard się ratuje czym co? Wszystko płatne, tamto płatne, dodatkowe monty, zamiast naprawić grę to jakieś monty, które naprawdę są niepotrzebne, no ale no. Zamiast naprawić grę, żeby była grywalna, żeby to miało jakiś sens, jak oni chcą takie kampanie prowadzić czy coś takiego, to żeby ta historia miała nogi, ręce, a nie tak za przeproszeniem z tyłka wyciągnięte niektóre te sceny, że gracz naprawdę nie ma pojęcia, nie wie o co kaman chodzi, no bo nie wytłumaczone nic co i jak. Więc dla mnie to jest takie, no już bo to jest za dużo tych gier i do tego. A jakby miały silną konkurencję, to by starali się. Tutaj Giants nie ma na razie konkurencji zbytnio, która go wygryzie i
jakby miał konkurencję by miał, to by inaczej grał, by starał się stworzyć etera, to tam wypuścić, a co tam. Nikt nas nie przebije jak na razie, więc no, takie myślenie ich jest. Robić coś 3 lata, jeszcze nie zrobić tak jak się należy, więc dla mnie to jest bez sensu po prostu, więc chyba, że będzie mój ostatni farming, bo to już naprawdę powoli się zaczyna robić wkurzające, bo niektóre funkcje dodałem, tak jak tego pracownika dodały, no zaznaczasz go, nawet na oryginalnej mapie też go zaznaczył, nie wie go jechać. Musisz go na drogę wyprowadzić, żeby sobie mógł jechać, szanowny pan, bo co nie może znaleźć. No i to jest według Giantsa poprawiona wersja pracownika. To jest dla niego poprawiona wersja, ale to jest poprawna i panie. Ulepszona, no ulepszona, że po drodze może jechać, no i tylko tyle. I tutaj tak teraz jak swoje roboty robię, jak zauważyłem, to kultywacje zamiast zrobić tak, to jakieś kurwa zaczęły cyrki robić, mówię, nie, nie, się już nie nadaje ten pracownik po tej aktualizacji ostatniej do pracowania tutaj, no to jest masakra. Ale ciężko ma, ale za dużo tej drewniana jest. Zaciągnął się dużo. Więc ponarzekaliśmy trochę na Giantsa, ale to jest taka prawda. Śmieszne dodatki wypuszczać. Bo raczej ja tego dodatku nie będę kupował, bo to dla mnie to tam jest bez sensu, co oni teraz zrobią. No po co mi kolejne maszyny bezużyteczne, które w lesie nie mogę robić, bo drzewa są zbugowane. No więc no. Gdzie ona ucieka? Nie, stój. Stój, ry. No patrz ta, no nie złapiesz mnie teraz. Pudziana trzeba wezwać, dobra. Pudzień już przyszedł. Pudzień już zajrzał do nas. Dobra, to jedziemy dalej. To cofniemy zaraz. Pozbieramy to, co jest. Więc no to tak jest właśnie, no ja na pewno tego nie będę platinę kupował. Na pewno nie kupię, bo ja mapa ma być typowo do lasu, więc ja nie naprawiam tych drzew, żeby to działało normalnie. Dla mnie to nie ma większego sensu. Jakieś łańcuchy nowe produkcyjne, no może to fajne jest, tak? Ale związane z drzewem na pewno, więc no. Jak to nie będzie działało poprawnie, ja się nie będę wkurzył, że miał straty, z ile ja bym miał kasy za tamte drzewo. Się nie dziwię, że Mafia Solace też wkurzony jest na to i zakończyli tam spadek po dziadku, no bo opierali się na drzewie, miało być fajnie, a wyszło jak zawsze, no. No i tyle, no. No normalnie, no, cierpliwości brakuje do tych niektórych. Tak, szanownego pracownika, on się nigdy nie nauczy, żeby dobrze robić tą pracę, więc ja bym miał drugą osobę do grania, to by było co innego i tak dalej, a tak to trzeba się niestety na tych nieudacznikach po prostu sprawować, no bo co innego masz za wyjście, no nie masz innego wyjścia. Baba, ten nie jeszcze zostanę tu na drodze. Amulet zaciągnięty, trochę jeszcze tu zacznę zgrabiać i będziemy kończyć odcinek. O matko, to było się na 60. I będziemy kończyć po prostu ten odcinek. Dookoła chociaż może przejdziemy. Odrobimy to chociaż trochę. Bliżej. No, już co odgrabiłem, nie zostawiłem nijaka.
a tak sobie przejedziemy. Trochę od granicy tutaj odgrabimy dookoła. I będę kończył po prostu, a co w następnym odcinku, to już raczej będziemy się widzieć na żniwach. Już będą typowo żniwa z bizonem. No, tutaj trochę mi podpadało, ale... Może jako prasę złapę i to zgrabię, to zbeluję. Więc następnym na pewno żniwa, będziemy sobie bizonem kosić. Od rzepaka, no jedno pole rzepaku. Tak, może jakoś powiem. Jęczmienia też mam, to nie wiem, czy jęczmień wcześniej będzie. Nie powiem wam, czy będzie wcześniej, czy nie będzie wcześniej. Więc czy tak, to będzie nagrane i tak, tam żniwa razem to zrobię, nie będę tam, wiesz. Najpierw jęczmień wjadę, a później najwyżej się przewinie tam dzień. Będzie przebijanie na odcinku i później zaczniemy, że tak kosić stół założymy. No, będę musiał jakiś sobie garaż postawić, znaleźć tą małą walizkę, muszę znaleźć garażową. Nie wiem, czy go dałem. Jak nie, to muszę jeszcze tą kupić, ten wózek na tę ferę. Ten, co na sklep wtedy podjechał, szybko ciągnikiem założył. Stół niby było gitny. Macie wszystko, przegrabianie, belowanie i zgrabianie, więc macie wszystko teraz w jednym odcineczku. Więc mam nadzieję, że miło wam się to oglądało, pomimo tutaj mojego zdenerwowania, bo się tylko zdenerwowałem. Więc za to przepraszam. No bo to wiecie, to że naprawdę nie rozumiem takiej cierpliwości do tej gry. Miało być fajnie, a wyszło jak zawsze. Więc no cóż, ja tutaj się pozgrabiam, zbeluję to i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa.